To jest to etap przygotowań, etap, na którym naszym zadaniem jest selekcja, jest przećwiczenie tych rzeczy, które trenowaliśmy no, w ostatnich miesiącach i na tym ostatnim zgrupowaniu w Cetniewie. Bardzo ważny, bo jest to pierwsza możliwość po 2 miesiącach rozegrania meczów w składzie. Wiadomo, że praca z reprezentacją jest o tyle specyficzna, że nie rozgrywa się meczów co tydzień, one są, zdarzają się co 2, co 3 miesiące, dlatego każda taka możliwość, każda opcja rozegrania spotkań zgrywania się jest bezcenna, dla nas też jest to bezcenny moment, więc raz z jednej strony oczywiście chcemy wygrywać, natomiast na tym etapie dla nas ważniejsza jest selekcja i praca nad elementami, nad którymi pracowaliśmy oczywiście i danie trochę radości kibicom, przypomnienie o sobie. Teraz mamy etap, na którym czeka nas tylko granie. Tutaj dzisiaj mamy jeden trening, później to już są tylko treningi motoryczne przed meczami, bo też traktujemy ten okres, pomimo tego, że jest granie, ale potrzebujemy też treningów, także przed każdym meczem będziemy mieli trening motoryczny, ale już bez piłki ręcznej, bo ta piłka ręczna będzie w dużym wymiarze już podczas meczów. Następnie mamy, po nowym roku spotykamy się 2 stycznia, tam mamy 2 dni treningowe, następnie mamy turniej w Katowicach. Po turnieju w Katowicach już zostaje nam 4 dni do pierwszego meczu z Francją i zaczynają się mistrzostwa, także to 2 tygodnie, ale tak naprawdę już czujemy, że jesteśmy na przedsionku tego wydarzenia. Gdy jesteśmy zdrowi, gdy jesteśmy w tym optymalnym składzie, naprawdę potrafimy stawiać się każdemu i robić fajne wyniki. Tutaj mówiąc fajne, mam na myśli zwycięstwa. Thank you.